Dowiedzieliśmy się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia i od tego czasu trwa nasza wielka radość. Taki prezent na gwiazdkę. Taki prezent na gwiazdkę, który będzie nam dane wykorzystać w 2015 roku. Dziękuję serdecznie za odwiedzenie nas. Mam nadzieję, że spodoba się Pani nasz dom i że wspólnie spędzimy razem miłe chwile. Dołączyłam do tego, że ta akcja wspomaga różne akcje społeczne, a przede wszystkim akcje, które zamierzone są dzieci, to znaczy pomaga dzieciom, powiedziałabym prościej, dzieciom talentowanym albo dzieciom, które akurat potrzebują pomocy, czyli wszystkim ośrodkom, w którym znajdują się dzieci, w którym dzieci są punktem najważniejszym. Raz jeszcze wszystkich gorąco witam i zapraszam do wspólnego obejrzenia wiosełek w wykonaniu artystów naszego koła teatralnego i do wspólnego kolędowania. A więc, drodzy Państwo, wraz z konwojem muszkieterów, jak i my z krakiem marsza w brzegu, którymi się przywódcy partyzantów 3, przekazujemy na ręce Pani Dyrektor czek w wysokości 10 tysięcy złotych. Proszę bardzo. Serdecznie, gorąco dziękujemy darczyńcom. Otrzymane pieniądze przeznaczymy na dofinansowanie czasu, na realizację i dofinansowanie czasu wolnego oraz dofinansowanie wypoczynku naszych dzieci. Serdecznie dziękujemy za okazany dar serca. Ja tylko chciałam podziękować za przepiękne przedstawienie wszystkim dzieciom, które zaangażowały się w to i wszystkim wychowawcom, którzy przypilnowali, żeby dzieci tak fantastycznie wypadły, pięknie się nauczyły, wzruszyły tutaj wszystkich oglądających. Bardzo Wam dziękuję. Przyjemnością było pokolędować z Wami. Mam nadzieję, że ten czek w zamian za Waszą ciężką pracę pozwoli Wam trochę wypocząć i mieć wolnego czasu, żebyście mogli spędzić ten wolny czas swój spędzić tak, jak sobie tego życzycie, żeby to było dla Was bardzo przyjemne i takie, jak Pani Dyrektor zarządzi i takie, jakie Wy sobie sami wybierzecie. Tego Wam życzę i oczywiście wszystkiego dobrego w nowym roku. Miło mi bardzo, że tu jestem z Wami i cieszę się całym czasem.